Muzeum w Pałacu w Łomnicy. Doskonały przykład zaangażowania i pasji właścicieli. Tu historia najbliższa, regionalna, jest na wyciągnięcie ręki. A dzięki funduszom unijnym dostępna także w nowoczesnej formie, wprost na miarę XXI wieku. Spacer po pałacowych salach jest podróżą w czasie. Jak bogata jest ta ekspozycja? Ja myślę, że ona jest zaskakująco bogata, z tego względu, że nasz pałac ma ponad 300-letnia historia i posiada 3 kondygnacje, przez które można jako turyst, jako gość zwiedzający naszego muzeum spacerować. Wiele różnych właścicieli mieszkali w tym pałacu przez ten okres, ale też wiele, wiele osób, które tutaj pracowali, i ich losy, ich historie przedstawimy w nasza wystawa 300 lat życia w Pałacu Łomnica. I to jest bardzo żywa historia, bo z tego względu, że nasza historia dolnośląska jest związana z losem tych osób, jest to bardzo obrazowe i interesujące. Ale mamy też sale tematyczne właśnie. Tak, to prawda, ponieważ ten pałac pod koniec okresu socjalistycznie był zrujnowany, mieliśmy dosyć wolna ręka, jak w tych pomieszczeniach pustych, bez dachu nawet, bez sufitach, bez podłogach, wyposadzić. I ta wolność ubudziła nasza kreatywność i w ten sposób decydowaliśmy się, że ta długa, bogata historia dolnośląska, łomnicka również, można fajnie związać z pojedynczych pomieszczeniach. Na przykład tutaj stoimy w takim salon herbatczanym, który jest poświęcony okresu romantyzmu, jak i również sposób życia w pierwszym połowie XIX wieku, jak widać przy tych eksponatach koło nas. Jakim wyzwaniem była realizacja tego projektu? Nasza wystawa dotyczy podróż przez 300 lat. To również oczywiście jest to ten okres po II wojnie światowej. Wtedy pałac nazywał się szkoła i służyła około tak 30 lat jako szkoła podstawowa. No i oczywiście ten okres chcielibyśmy też przedstawić, ale z tej ambicji autentyczność mieliśmy dużo trud i to nas zajmowała prawie cały okres realizacji projektu, aby znajdować oryginalne polskie meble szkolne z okresu lat 50., 60. z czasów PRL-u. To urozmaicenie ekspozycji było możliwe dzięki środkom unijnym. Jaka to była kwota dofinansowania? To była bardzo duża kwota. Cała wartość projektu obejmowała kwotę 1 700 000 około i dofinansowanie było około 1 100 000. Postanowiliście urozmaicić tę wystawę także w sposób multimedialny. Sam martwe przedmioty trochę mówią coś, ale niewystarczające. I dlatego tak bardzo nam zależało na realizacji tego wspaniałego projektu w środkach unijnych, aby po prostu mieć możliwość pokazać ta bogata historia z różnych aspektach poprzez wystawę multimedialną, która w bardzo takim koncentrowanym, ale też rozrywkowym sposób przedstawię historię tych ludzi, tego miejsca na różnych płaszczyznach. Jakie znaczenie dla lokalnej społeczności ma to miejsce? Ten muzeum ma znaczny wpływ na rozwój turystyki kulturalnej oraz rozwój społeczeństwa regionalnego w szerszym otoczeniu, bo my tutaj znajdziemy się w tak zwanym Dolinie Pałaców i Ogrodów, gdzie są bardzo dużo pałaców, każdego z podobną lub nawet ciekawszą historią niż Łomnica. Nie dali sobie sprawy, jaka bogata historia w takich murach kryją w sobie. Pałac i Muzeum Dworu Polskiego w Łomnicy to jedna z atrakcji Doliny Pałaców i Ogrodów, która uchodzi za wizytówkę regionu i przyciąga turystów z całej Polski.